Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na kolejnym webinarze w grupie Smart Teachers na Facebooku i jak zawsze w poniedziałek o 20. Ja nazywam się Klaudia Rogalska, jestem trenerem nauczycieli online i dzisiaj poprowadzę szkolenie o Canwie. Będzie to trochę takie nasze podsumowanie wyzwania, które odbyło się w poprzednim tygodniu i przedstawię 15 funkcji, które warto w Canwie znać, aby przyspieszyć sobie pracę i jeszcze lepiej wykorzystać ten program, potencjał tego narzędzia. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, czy jesteście. Widzę, że tutaj już pierwsze osoby dołączają. I oczywiście, czy dobrze wszystko widać i słychać. Ja już w tej chwili udostępniam moją prezentację. I za chwileczkę zaczynamy. Tak, w tej chwili już powinno być widać i prezentację, i mnie. Dobry wieczór. Witacie się, już sobie otwieram Wasze komentarze. Dobra, jesteście. Dobry wieczór, Monika, Luiza, super, jesteście. Dzisiejszy webinar będzie poświęcony Canwie, natomiast na końcu, w drugiej części, będą trzy części tego dzisiejszego szkolenia, więc mamy najpierw szkolenie merytoryczne o 15 funkcjach w Canwie, później będzie możliwość dołączenia do kursu Make Your Own Printables, ponieważ dzisiaj rozpoczynamy kampanię, przedsprzedaż tego kursu drugiej edycji, natomiast w trzeciej części po przedstawieniu tej oferty będzie można jeszcze zadać pytania odnośnie Canwy, o które pytacie mnie też bardzo często w komentarzach prywatnych, w wiadomościach, co zrobić, jak zrobić coś w Canwie. Więc jeśli jest jakaś taka rzecz, niekoniecznie odnośnie tego, o czym będę mówiła podczas szkolenia, to można na koniec również zapytać i postaram się pomóc. Będzie nagranie webinaru, dokładnie tak. Jeśli chodzi o nagranie webinaru, to oczywiście link do nagrania, plik PDF, czyli dzisiejszy opis tych wszystkich funkcji i certyfikat będą wysłane jutro już z samego rana dla osób, które są na liście webinarowej. I uwaga, jest nowa lista webinarowa, więc nawet jeśli wcześniej byłaś zapisana na moje webinary i korzystałaś, dostawałaś maile, to też trzeba sprawdzić, czy na pewno jesteś na liście webinarowej, bo trochę się pozmieniało i niektóre maile po prostu zostały usunięte, szczególnie te, które długo nie otwierały ode mnie wiadomości. Dlatego jeśli Ci zależy na tym, żeby dostawać ode mnie wiadomości, to sprawdź, czy na tej liście jesteś. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ok, witacie się, super. No dobrze, jest już nas trochę, więc zadam pierwsze takie pytanie. Na ile Canva jest dla Ciebie programem, który znasz? W skali oczywiście od 1 do 5, jak zawsze. Daj znać proszę w komentarzu. 1, nie znasz Canvy albo znasz ją troszeczkę, na przykład brałaś udział w moim wyzwaniu. Po wyzwaniu to już pewnie nawet trochę więcej. A 5, to jesteś takim użytkownikiem pro, który zna funkcję w Canwie i może się też z nami tutaj dzisiaj czymś podzielić, może ciekawym. Od 1 do 5 skala, dajcie znać w komentarzu. Będę też wiedziała, jak opisywać te funkcje, które dzisiaj przygotowałam, czy będą to raczej takie podstawy, czy też trochę więcej. Dwójki i trójki mamy, super. Zawsze jak prowadzę szkolenie, to grupa jest na bardzo podobnym poziomie, więc to jest fajne. Ok, mamy dwójki, trójki, jedną czwórkę, jest też jedynka. Ok, tutaj nic się nie dzieje oczywiście, bo to jeśli jest to nowość dla osoby, która jest właśnie, tak jak tu Iwona pisze, totalnym świeżakiem, to zachęcam najpierw do tego, żeby przejść na przykład moje wyzwanie i wtedy
można krok po kroku tutaj założyć sobie konto, poznać funkcję Canwy, jak ona w ogóle działa, ponieważ to, co będziemy robić dzisiaj, jest trochę wyżej niż taki pierwszy kontakt z Canwą. Czyli będziemy już w edytorze pracować i dla osób, które wcześniej nic nie robiły z Canwą, to może być trochę za dużo. Jednak warto oczywiście też zostać i jak najbardziej zobaczyć, jak Canva działa, żeby sobie po prostu taki obraz stworzyć tego, jak to wygląda i jakie fajne funkcje ten program posiada. Więcej z teorii, ok. Tak, tak jak każdy program, myślę sobie, że Canva jest dla nas przyjemniejsza i dużo łatwiejsza w obsłudze wtedy, kiedy właśnie ćwiczymy. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że jest to bardzo, bardzo intuicyjny program i naprawdę nie trzeba mieć ani żadnych umiejętności graficznych, ani nic takiego. Tylko poznać po prostu, jak to działa i można tworzyć super projekty i materiały edukacyjne. Dobra, zaczynamy. Dobry wieczór, tutaj jeszcze się witacie. Pierwsza rzecz, której chciałam powiedzieć, będzie ich 15, to funkcja porządkowania. Ja mam tutaj prezentację, w której spisane są wszystkie te 15 funkcji, natomiast będzie ona dostępna jakby dla Was po webinarze, żeby sobie wrócić do tego i gdzieś uporządkować tą wiedzę. Natomiast ja teraz przełączę się do takiego mojego okna, w którym będę miała cały pusty projekt, tak żeby Wam pokazać od podstaw, jak to wszystko działa. Czyli mamy pierwszą rzecz, funkcję porządkowania i przechodzę teraz do edytora Canwy. Tutaj jest mój edytor, czyli dla osób, które pierwszy raz widzą Canwę, jesteśmy w edytorze, wybraliśmy sobie projekt utworzenia prezentacji, jesteśmy w edytorze, po lewej stronie mam szablony, paski narzędzi i drugi pasek narzędzi pojawi mi się, kiedy na przykład dodam jakiś element na stronę i on się pojawi tutaj na górze. Więc to tak dla osób, które patrzą na to po raz pierwszy. Ok, o co chodzi z funkcją porządkowania? Dodamy sobie parę elementów. Na razie ten tekst tutaj odstawię. Funkcja porządkowania pozwala nam bardzo łatwo uporządkować małe elementy, teksty, linijki w projekcie bez robienia tego ręcznie. Dodamy sobie kilka ilustracji tych tutaj przykładowych liści. I teraz chcę je ułożyć w jednej linii, w jednym szeregu, więc oczywiście mogę korzystać z tych czerwonych podpowiedzi, które tutaj Canva mi proponuje i zrobić to ręcznie. Natomiast nie zawsze będzie to oczywiście tak równo jak chcę, bo widzimy, że o ile one są w jednej linii, to odstępy między jednym a drugim no już niekoniecznie. Dlatego teraz zaznaczam sobie lewym przyciskiem myszy i klikam opcję pozycja. Następnie tutaj znajduje się taka bardzo fajna funkcja jak uporządkuj. I to jest funkcja, która nam porządkuje wszystko. Nie wiem, czy widzieliście ten ruch, mikro taki ruch porządkowania, gdzie teraz mamy idealne po prostu odstępy. Mogę też oczywiście to dalej znaczyć, zmniejszyć i utworzyć taką pierwszą linię. Jest to bardzo pomocne, szczególnie kiedy właśnie tworzymy karty pracy dla uczniów. Taki sam rodzaj porządkowania tych grafik będzie działał w przypadku pionowego słupka, czyli chcę to zrobić pionowo. Pozmniejszam sobie teraz te grafiki. OK. I znowu teraz tutaj zaznaczam, klikam opcję pozycja i uporządkuj. I widzimy, że mamy piękny, równy słupek. To mogę oczywiście dalej sobie zgrupować, skopiować i zrobić z tego więcej, w zależności od tego, ile i do czego potrzebuję. Tak samo będzie działał oczywiście każdy element związany z tekstem, jak również na przykład linie, które czasami wykorzystujemy do
tworzenia kart pracy, czy to linie proste, czy też linie takie przerywane, w których chcemy, żeby uczeń coś napisał, i chcemy takich linii stworzyć kilka. Więc oczywiście możemy je skopiować i na oko mniej więcej uszeregować je tak, żeby stworzyły jakiś większy paragraf, ale widzimy, że nie zawsze to wychodzi nam równo, więc znowu klikam opcję pozycji, uporządkuj i widzimy, że one się tak ładnie nam przesuwają i tworzą spójną całość. Kolejna funkcja, która jest bardzo pomocna, to tworzenie kodów QR w przypadku Canvy. Nie musimy przenosić się do generatora zewnętrznego, tylko mamy możliwość utworzenia kodu QR wewnątrz aplikacji. Znajduje się ona tutaj poniżej, z lewej strony, kiedy klikamy opcję trzech kropek więcej i wybieram teraz aplikację kod QR. Wprowadzam adres strony internetowej, ja wprowadzę swoją stronę internetową, natomiast może to być na przykład link, wklejony link do zadania, na przykład na WordWall, i w ten sposób klikam generuj kod i ten kod jest już utworzony. Teraz uczeń, który zeskanuje go telefonem po wydrukowaniu, czy też nawet online, będzie mógł przenieść się do strony, która została tutaj zakodowana. W przypadku umieszczania kodów QR mamy możliwość umieszczenia ich na przykład na takich dodatkowych elementach, co się fajnie sprawdza w przypadku tworzenia kart pracy. Więc mogę sobie wybrać element, kliknąć kształt i nałożyć ten kod QR na dany element tutaj, który wybieram. Teraz pozycję muszę zmienić do tyłu. I dzięki temu, jak sobie to teraz zgrupuję i zmniejszę, to mogę stworzyć kilka takich właśnie miejsc, gdzie ten kod QR będzie umieszczony. Uczeń będzie skanował i na przykład łączył go z jakimś obrazkiem, tak? Tu jest akurat animowany obrazek, ale nie szkodzi. Czyli na przykład tworzymy kartę pracy, w której uczeń ma połączyć kod QR z danym obrazkiem, więc możemy w ten sposób je również umieścić, albo po prostu tak jak tutaj było na samym początku, jako taki zwykły pojedynczy kod. Trzecia funkcja, która mi bardzo się podoba, od jakiegoś czasu została ona tutaj w Canwie aktualizowana, to tworzenie takich spirali tekstowych i w ogóle wszystkie efekty, które można zrobić z tekstem w Canwie. Bo żeby dodać tekst do Canwy, to oczywiście wykorzystuję sobie tutaj z lewej strony możliwość wpisania dowolnego tekstu i mogę taki dowolny tekst wpisać. Oczywiście mam możliwość wybrania tutaj dodatkowo czcionki, rozmiaru. I wszystkie opcje tekstu jak najbardziej są, tak jak w każdym innym edytorze tekstowym, dostępne. Natomiast, czy też zmiana koloru. Natomiast od niedawna w Canwie mamy dodatkowe możliwości edycji tekstu. I teraz ten tekst, klikając, zaznaczając sobie ten tekst, wybieram opcję efekty, który znajduje się tutaj na górze w pasku górnym menu. Wybieram sobie efekty i mam różne możliwości dodania różnego efektu do tego naszego tekstu. Na przykład takiego cieniowania, który nam bardzo fajnie ten tekst tutaj wyróżnia spośród innych, na przykład jako tytuł. Mam również różne takie dowolne efekty, które gdzieś tam do moich projektów wybieram, ale jedną z tych opcji jest właśnie zakrzywienie tego tekstu. Więc to jest ta ostatnia, o której chciałam powiedzieć, bo często przy kartach pracy, przy tworzeniu kart pracy, tworzymy dla uczniów takie spirale, w których trzeba na przykład znaleźć kilka słów, tak? Czyli na przykład uczeń będzie musiał odczytać owoce. Ok,
I chcę stworzyć właśnie taką kartę pracy, w której to zakrzywienie tekstu mi się przyda. I teraz po zaznaczeniu i wybraniu tego efektu zakrzywienia mogę również ustawić kąt tego zakrzywienia tutaj, poruszając się na tej skali, czy może być ten mniejszy, czy też większy. I co ja robię teraz? Teraz, żeby zrobić z tego taki wąż wyrazowy, klikamy sobie kopiuj, przenoszę go obok, tak żeby mi się to połączyło i przesuwam ten wskaźnik w drugą stronę, tak? Nie pamiętam, ile tutaj miałam. Chyba 30, ok. Przesuwam go w drugą stronę i dodaję do tego mojego węża wyrazowego. Tutaj oczywiście zmieniam teraz wyrazy na kolejne. Ok, mamy kolejne owoce. I w ten sposób mogę tworzyć różnego rodzaju efekty takiej spirali tekstowej. To jest oczywiście też fajny efekt w przypadku dodawania jakichś elementów graficznych. I tak jak na przykład mamy tutaj w prezentacji jedną grafikę, to tutaj też możemy sobie takie grafiki dodać, wpisując tylko to, co właściwie nam jest tutaj potrzebne. I właściwie gotową kartę pracy możemy stworzyć w szybki sposób. Takie ćwiczenie też można wyświetlić oczywiście uczniom na lekcji online i wtedy z wykorzystaniem narzędzi Zooma na przykład, czy innych, z których korzystamy, w zależności od tego, gdzie prowadzimy lekcje online, możemy też poprosić o zaznaczenie właśnie tych wyrazów. Sprawdzę tylko sobie jeszcze Wasze komentarze, bo mi się tu wszystko nie wyświetla. Ok, jest ok. Dobra, idziemy dalej. Numer 4 to filtry, które nam pozwolą wyszukiwać grafiki. Jeśli chodzi o grafiki, to możemy oczywiście wszystkie grafiki z Canvy sobie wykorzystać, zarówno w opcji bezpłatnej, jak i płatnej. W opcji płatnej mamy tych grafik dużo więcej, nie musimy za nie płacić, natomiast w opcji bezpłatnej również one są dostępne. I teraz, kiedy chcę wyszukać jakieś zdjęcie, które będzie związane na przykład z... OK, mamy tu Easter. To widzimy, że tych zdjęć jest tutaj bardzo dużo i mogę korzystać z tych grafik. Te, które są pro, są dostępne w opcji premium bezpłatnie, natomiast w opcji premium, to ta, którą się płaci, ale już wtedy dodatkowo nie płacimy za grafiki. Natomiast te, które nie mają korony, są dostępne bezpłatnie. Ja teraz jestem na opcji płatnej, dlatego nie mam ograniczeń. I teraz dodatkowym elementem, który nam pozwoli wyszukać zdjęcia dokładnie takie, jakie chcemy, jest ukryta tutaj taka funkcja tych filtrów, która znajduje się tu w wyszukiwarce. Tu mamy Easter, a tutaj mamy tę funkcję i ona nam pozwoli wyszukać grafiki po kolorach. Czyli na przykład chcę, żeby pojawiły mi się wszystkie grafiki w takim odcieniu niebieskim. Klikamy zastosuj filtry i widzimy, że znowu pojawiają mi się grafiki dokładnie w temacie Easter, ale wszystkie są na takim niebieskim tle. To jest oczywiście istotne, kiedy tworzymy na przykład grafiki, które publikujemy na swoich fanpage'ach, czy też w jakichś takich w sieci, prawda? I chcemy mieć spójny kolor. Natomiast jeśli tworzymy materiały edukacyjne, to żeby karty obrazkowe, które robimy dla uczniów, coś je łączyło i na przykład wpiszemy sobie tutaj fruit, to też warto na przykład, żeby one tworzyły jakiś komplet, można je wtedy podpasować pod jeden właśnie kolor, tak? Więc też jest to dodatkowa rzecz. Tutaj jakaś
Jakiś komentarz się pojawił odnośnie. Tak, szkolna kanwa dla edukacji. Ja nie korzystam z kanwy dla edukacji, dlatego o niej nie mówię. Natomiast tak jak tutaj przy Aleksandrze, można oczywiście poprosić o weryfikację, trzeba wtedy podać adres szkoły, tak? I wtedy mamy dodatkowe grafiki, które możemy też wykorzystywać i dodatkowe rzeczy, które są na przykład też w aplikacji płatnej. OK, idziemy do opcji numer 5. Wgrywanie zdjęć do Canvy. Canva ma bardzo dużo zdjęć, które są dostępne właśnie w tej zakładce zdjęcia, czy też elementy, kiedy chcemy wyszukać daną grafikę. Ma również po kliknięciu w opcję więcej dodatkowe wyszukiwarki, które zawierają dodatkowe bazy zdjęć. Natomiast czasami jest tak, że chcemy wgrać zdjęcie z własnego komputera i możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy, taki standardowy sposób, to jest wybranie opcji przesłane i przesłanie swojego zdjęcia z urządzenia, czyli idziemy trochę tak naokoło. I wtedy to zdjęcie nam się tutaj pojawia. Natomiast drugi szybki bardzo sposób to zmniejszenie tego okna, w którym pracujemy, i wybranie zdjęcia z pulpitu, czyli teraz sobie przeciągnę zdjęcie z pulpitu po prostu na slajd. I bardzo szybko mi się ten slajd tutaj wgrywa, czyli to zdjęcie, które miałam na pulpicie. Zaoszczędzimy dzięki temu sporo czasu, żeby dodać zdjęcie do swojego projektu. To zdjęcie, które oczywiście znajduje się w naszym komputerze. Numer 6 to dodawanie interaktywnych linków do zarówno plików PDF, prezentacji. Interaktywne linki możemy dodać do każdego projektu, który pobierzemy później jako plik PDF. Żeby dodać link interaktywny, wpisuję sobie tekst, na przykład tak jak było tutaj w prezentacji przykładowej. Chcę, żeby uczeń kliknął w jakieś miejsce, więc wpisuję sobie tekst, na przykład kliknij tutaj, albo gdzieś dodaję to do karty pracy, albo chcę na przykład, żeby uczeń tutaj miał takie polecenie, zrób zadanie tutaj, ok. Więc różne takie rzeczy mogę tutaj mu wpisać. I teraz chcę, żeby uczeń klikając właśnie w to tutaj, żeby ucznia przekierowało do strony z zadaniem. Więc mogę wyszukać zadanie na WordWall, na przykład pobrać link. I teraz tam, gdzie chcę, żeby uczeń kliknął, zaznaczam sobie tekst, ten kawałek tekstu, który chcę, żeby był klikalny. I wybierając na górze trzy kropki więcej, wybieram opcję łącze. I teraz tu wprowadzam albo wklejam adres, ja wprowadzę swój adres strony internetowej, następnie zastosuj. I to mi się teraz podkreśliło. To samo zrobię tutaj. I zaraz pokażę, jak to działa po pobraniu takiego pliku. Możemy równie dobrze dołączyć tak naprawdę grafikę, czyli to nie musi być tylko tekst, ale możemy tutaj sobie na przykład wpisać tutaj taką właśnie łapkę, czyli gdzieś do zadania dodać taką łapkę i ona też jest klikalna, czyli też dodajemy sobie tutaj łącze. Każdą grafikę możemy w ten sposób zrobić. I teraz jak pobiorę ten plik PDF, będzie to strona numer 5, pobiorę ją sobie teraz jako plik PDF. OK. I jak uczeń otrzyma od nas taki plik PDF, to widzimy, że tu przy słowie tutaj pojawia się taka interaktywna łapka i ona nas przenosi
na stronę internetową, którą podpięliśmy. To samo się dzieje tutaj z grafiką. Bardzo wygodna opcja, wtedy nie trzeba przesyłać tych linków, można zrobić taki jeden plik PDF, czy też nawet podpiąć go do prezentacji, bo on tutaj też jest klikalny. To jest teraz moja prezentacja, którą przygotowałam na ten webinar. Ja ją wyświetlam w trybie prezentacji, więc też widzimy, że tutaj nam się ten link pokazuje. Dobry wieczór. Jeśli ktoś spóźnił, to oczywiście można później obejrzeć ten początek nagrania po zakończeniu transmisji. Idziemy dalej. Numer 7 to dodawanie adresu e-mail do projektów, co bardzo, bardzo ułatwi odbiorcy naszego projektu wysłanie do nas wiadomości mailowej. Do niedawna nie było można takiej funkcji dodać w Canwie, jest ona stosunkowo nowa. I teraz, żeby kiedy na przykład tworzymy dla rodziców naszych uczniów jakieś ogłoszenie na zebranie albo notatkę z jakiegoś wydarzenia, cokolwiek, jakiś dokument, który przekazujemy czy klientowi, czy osobie ze szkoły językowej, która chce się z nami uczyć, możemy stworzyć oczywiście infografikę, plik PDF, prezentację i dodać do niej swój adres mailowy, który od razu nam otworzy okno wysłania wiadomości. Czyli jedyne, co muszę zrobić, to poprawnie wpisać swój adres e-mail w miejscu w projekcie, w którym ma on się pokazać. Może ja go troszeczkę tutaj powiększę. I kiedy pobierzemy plik PDF, pobieram stronę 6. To klikając widzimy, że nic nie podpinaliśmy pod ten tekst. Po prostu wpisaliśmy tylko małpę, więc klikając teraz na ten adres mailowy, od razu otworzy się konto Gmail i będziemy mogli do tej osoby na ten podany adres e-mail z naszej skrzynki wysłać od razu wiadomość. Więc bardzo fajna, wygodna funkcja. Numer 8 to tworzenie stron internetowych. Żeby stworzyć stronę internetową, prostą witrynę internetową, tutaj pousuwam sobie teraz te slajdy, wybieram szablon projektu, który zawiera prezentację. Jestem w trybie tworzenia prezentacji, przechodzę teraz do szablonów i wybieram sobie szablon prezentacji, którą chcę zaprezentować w formie witryny internetowej. Na przykład może być to, widzimy, że mamy tutaj bardzo dużo różnych kategorii tych prezentacji, więc jest w czym wybierać. Jak wpiszemy słowo Canva, to pojawią nam się wszystkie prezentacje takie typowo edukacyjne. Ok, może niech będzie taka prezentacja. Tutaj mam podgląd 18 stron tej mojej prezentacji. Klikam zastosuj na wszystkich stronach, czyli chcę po prostu wykorzystać wszystkie projekty z tej strony. No i widzimy, że mamy tutaj fajną prezentację, taką właśnie pod stronę internetową. Mamy nazwę tutaj przedszkola, program zajęć. Oczywiście to jest do lekcji, ale możemy sobie to wszystko wyedytować, tak jak chcemy, żeby ta nasza strona internetowa wyglądała, czyli tutaj może być nazwa szkoły. Witamy na naszej stronie. Teraz możemy przejść do witamy na zajęciach. OK, może być tutaj program edukacji.
wypunktowany. Następnie możemy przedstawić na przykład naszych nauczycieli i tak dalej. To, co chcemy, żeby na takiej prostej witrynie się pojawiło. W ten sposób edytujemy. Możemy oczywiście też zmienić tutaj wszystkie kolory, więc jak najbardziej cała prezentacja jest do edycji. Tak samo wszystkie grafiki można je usunąć, dodać swoje. I teraz, kiedy wyedytujemy taką prezentację pod naszą stronę internetową, to co robimy dalej? Dalej musimy ustawić sobie możliwość wyświetlenia tego jako tryb prezentacji. Na górze otwieram trzy kropki i wybieram udostępnij witryna. To jest tutaj ta funkcja. I teraz pojawią mi się dodatkowe opcje, jeśli chodzi o udostępnienie prezentacji jako witryny. Ja wybieram nawigację klasyczną i następnie otwórz stronę internetową. I teraz zobaczmy, że ta prezentacja, która może być wykorzystana również jako prezentacja, pojawia nam się w formie strony internetowej. Tu mamy pierwszy slajd, więc pierwsza strona główna, a w prawym górnym rogu pojawia nam się menu i wszystkie zakładki tych slajdów, które zostały przez nas wyedytowane. Czyli tu mieliśmy nasi nauczyciele na przykład, tak? Więc można sobie kliknąć nasi nauczyciele i przejść do strony. Krótki wstęp. I w ten sposób mamy tak naprawdę gotową witrynę internetową. Oczywiście ona nie ma swojego adresu, bo widzimy, że tutaj jest link taki bardzo złożony. Trzeba by było go teraz skrócić, na przykład w bit.ly, albo umieścić właśnie pod jakąś grafiką w prezentacji czy pod tekstem. Więc sam link będzie. Natomiast jest to pewna forma prezentacji, czy to projektu klasowego, czy nawet naszej oferty zajęć edukacyjnych, jeśli zbieramy chętnych na nowy rok szkolny i nie mamy strony internetowej, działamy na przykład indywidualnie, to jak najbardziej jest to ok. Jak również oczywiście możemy poprosić uczniów o to, żeby w ten sposób tworzyli również prezentacje własnych projektów, czy też projektów klasowych. Ok. Numer 9, jak jesteśmy już przy prezentacji, to możemy prezentację nagrywać. Dajcie znać, czy wiecie o tym, że można nagrywać wewnątrz Canvy, tworzyć nagranie wideo z prezentacją. Dajcie znać, tak czy nie. Okej, tak, nie. Okej, mamy tak, trochę nie. Nie, nie, nie wiem, ale się chętnie dowiem. Tylko jak? O, tak, można, ale jak? Okej, zaraz wszystko pokażę. Tak, Pani Janno, można, jeśli ma się konto w Canvie, to można ubiegać się o konto edukacji. Nie wiedziałam, nie. Nie chciała się dodać muzyka, ok. Do nagrywania, tak? Nagrywania. Dobrze, więc w jaki sposób nagrywać, zaraz pokażę. Jest też możliwość, której nie było wcześniej i zaraz pokażę, jaka jest różnica, jaka jest nowa funkcja, która się też pojawiła niedawno.
jeśli chodzi o nagrywanie prezentacji. Więc znowu tworzymy pewną prezentację, którą chcemy przygotować jako opcję nagrywania i na przykład wysłać uczniom wideo, w którym prezentujemy jakąś partię materiału, czy też prezentację projektu, wszędzie tam, gdzie taką prezentację potrzebujemy. I teraz, żeby nagrać, więc znowu idę do góry, trzy kropki z prawej strony, mam opcję prezentuj i nagrywaj, bo mam też samą opcję prezentuj, czyli inaczej wyświetlaj prezentację, a ja klikam prezentuj i nagrywaj i klikam następnie opcję przejdź do studia nagrań. Teraz otwiera mi się studio nagrań, w którym ustawiam sobie kamerę i mogę wybrać też mikrofon, sprawdzić, czy wszystko tutaj działa tak, jak należy. Jak jest wszystko ok, klikam opcję rozpocznij nagrywanie. To, co jest teraz w tym takim czerwonym prostokącie, jest nagrywane. To, co mam na dole i obok, mogę sobie tutaj dodać swoje notatki, które pozwolą mi płynniej nagrać tę prezentację. Natomiast nie są one w nagraniu widoczne. Na dole mam możliwość zmiany slajdów, które przygotowałam w tej prezentacji, no i z lewej strony wideo, więc w ten sposób nagrywam sobie teraz to nagranie. Mogę je zatrzymać, czyli zrobić pauzę, jeśli chcę odpocząć albo dodać jakąś rzecz. Następnie znów i kiedy już kończę nagrywanie, klikam ten biały przycisk wstrzymaj nagrywanie i teraz to nagrywanie mi się tutaj ładnie przesyła. Do tej pory wszystkie nagrania w Canwie można było przesyłać za pomocą linku, czyli tworzył się link i taki link trzeba było umieścić uczniom na czacie, w komunikatorze, Google Classroom, wszędzie tam, gdzie z uczniami się komunikujemy. Natomiast teraz, czyli tutaj widzimy tę pierwszą opcję udostępnienia tego nagrania, skopiuj łącze i tutaj uczeń otwierał sobie przeglądarkę, wklejał link albo klikał na link, który od nas otrzymał i mógł sobie takie nagranie tutaj odtworzyć. To, co jest teraz w tym takim czerwonym prostokącie, jest nagrywane. To, co mam na dole i obok, mogę sobie tutaj dodać. U mnie jest trochę opóźnienie głosu do obrazu, ponieważ prowadzę jednocześnie transmisję, dlatego gdzieś tutaj się to spowolniło. Natomiast teraz jest również dodatkowa funkcja, jak pobrania tego nagrania na swój komputer i ona się tutaj pojawiła. Mogę całe nagranie pobrać tak jak plik PDF, tylko tutaj jako plik MP4 i zachować na swoim komputerze. Jest to bardzo wygodne, bo taki gotowy plik mogę umieścić później na przykład na swoim kanale YouTube, jeśli taki prowadzę, na fanpage'u, na stronie internetowej szkoły, wszędzie tam, gdzie takie nagranie umieszczam. Szczególnie jeśli ktoś na przykład tworzy kurs online i korzysta z Canwy jako prezentacji, to też jest to bardzo wygodna funkcja, bo nie trzeba wtedy się przenosić do programu zewnętrznego. I tak jak widzimy, pobrał mi się tutaj ten plik na mój komputer jako właśnie plik MP4. Idziemy dalej, numer 10. Szybka zmiana koloru na grafikach, które mamy, na slajdach, które mamy w całym projekcie, ponieważ możemy oczywiście zmieniać grafiki, na przykład tła pojedynczo, czyli zaznaczam tło i zmieniam na przykład na czerwony, później przechodzę do drugiego slajdu, zmieniam na czerwony. Natomiast jeśli chcę, żeby to się zadziało na każdym z tych 18 slajdów, które mam w tej prezentacji, to kiedy zaznaczę dany slajd, wybiorę opcję koloru i wybiorę kolor, na który należy zmienić, to wybierzemy sobie teraz ten różowy,
to na dole, mam nadzieję, że to tutaj widać, pojawia mi się opcja zmień wszystko. O, widzimy. I teraz jak kliknę tę opcję zmień wszystko, to mam ten sam kolor na wszystkich slajdach. Coś nam się tutaj nie zadziało. Zmień wszystko i wybrać trzeba ten kolor tutaj na dole. Tak więc za pomocą jednego przycisku zmieniam, nie muszę za każdym razem robić tego samego. Na przykład jak mam tych slajdów 18 czy też 20 i tak dalej. Natomiast jeśli pracujemy z Canvą i tworzymy takie pliki PDF, które mają po 50 stron, po 40 stron, to Canva trochę nam zwalnia i w momencie dodawania różnych elementów, na przykład już na 40 stronie, trwa to dużo dłużej. Więc dobrym pomysłem na to jest, aby tworzyć takimi małymi partiami, a później te pliki ze sobą łączyć. Czyli nie tak, żeby 40 stron było w jednym projekcie, bo wtedy praca po prostu z programem trochę staje się wolniejsza. Bitmoji. Mamy dwa sposoby wgrania Bitmoji do Canwy. Pierwszym sposobem jest zainstalowanie rozszerzenia Google do przeglądarki Google Chrome i dodanie Bitmoji za pomocą przycisków kopiuj-wklej, więc ja mam tutaj takie rozszerzenie Bitmoji już dodane. To jest oczywiście wszystko bezpłatne. I teraz wybieram Bitmoji, które chcę dodać. Klikam opcję kopiuj grafikę i następnie przyciskami z mojego komputera. W zależności od tego, czy mamy Windows, czy mamy MacBook, możemy wgrać Bitmoji bezpośrednio do projektu. Natomiast z Canwy, kiedy klikniemy w tą opcję trzech kropek więcej po lewej stronie, widzimy, że mamy połączenie z aplikacji Bitmoji. I teraz mogę takie Bitmoji bardzo łatwo połączyć ze swoim kontem. Ja mam już je połączone, więc okej, zaraz tu wrócę do pytania. Jeśli chodzi o Bitmoji połączone z Canwą, to dzieje się to następująco. Trzeba kliknąć właśnie w tą ikonkę Bitmoji i przeniesie nas do połączenia i założenia konta w aplikacji Snapchat. I tam trzeba zalogować się, to też jest bezpłatne, połączyć Bitmoji ze Snapchatem, i wtedy te Bitmoji będzie od razu wgrane tutaj w Canwie i możemy sobie je przeglądać i dodawać po prostu jednym kliknięciem do naszego projektu. Jeśli chodzi też o taką grafikę, to zobaczmy, że po dodaniu tego Bitmoji również mam aktywny przycisk interaktywnego linku, więc to też może nas prowadzić do ćwiczenia zewnętrznego i też mogę tutaj wpisać adres strony internetowej albo link do zadania gdzieś zewnętrznego zadania w jakiejś zewnętrznej aplikacji. Dużo można by robić jeszcze z Bitmoji w Canwie, ale nie będę się tutaj rozgadywać, bo nie skończę. Ale już mi się od razu nasuwają kolejne rzeczy. Ale okej, myślę, że idziemy dalej. Bitmoji bez tła. Jeśli tutaj w Canwie połączymy Bitmoji z Canwą, to ono się wkleja bez tła. Czyli wszystkie one będą bez tego białego tła, tak? Jeśli mamy obrazek z tłem,
to oczywiście trzeba je usunąć. Na to są też dwa sposoby. Jeden jest w kanwie bezpłatny, ale to pokażę może później, żebyśmy też nie tracili tutaj, nie schodzili z. Zostawię sobie to pytanie na później i pokażę, jak to zrobić. Numer 12 to Canva Live. Canva Live to jest funkcja z gwiazdką, czyli dostępna w opcji Pro. Jeśli chodzi o Canva Live, to jest to tryb prezentowania. Tak, wszystko będzie nagrane, więc będzie można obejrzeć raz jeszcze dokładnie. Jeśli chodzi o Canva Live, to możemy prowadzić prezentację na żywo i poprosić uczniów o dołączenie do prezentacji za pomocą pinu, tak aby wyświetlały nam się ich komentarze. I my sobie to teraz zrobimy. Klikam opcję prezentuj. Standardowy, zaraz sobie jeszcze wybiorę. Tak, prezentuj standardowy. Przechodzę teraz do funkcji prezentacji, czyli po prostu wyświetlania inaczej prezentacji, którą stworzyłam. Widzimy, że mam tutaj też taki niebieski wskaźnik, który jest w tym trybie prezentacji niezwykle pomocny. Ale na dole, w pasku tutaj. Zbieraj pytania w Canva Live, tutaj mi się teraz to wyświetla. Klikam sobie teraz Zbieraj pytania, następnie rozpocznij nową sesję i teraz jak wejdziecie sobie na stronę na telefonie albo na komputerze canva.live i wprowadzicie kod 114937, to będziecie mogli tutaj zadać mi pytanie. Więc teraz osoby, które chcą, mogą dołączyć. Jak już ktoś dołączy, to może zadać pytanie, napisać jakieś pytanie albo komentarz. Już mamy pierwszy, ja też już dołączyłam i wysłałam. Tutaj się pojawi komentarz. Dzień dobry, Basia dołączyła. Super. Te komentarze, które teraz widzimy, pojawiają się dla wszystkich uczestników szkolenia. Pojawiają się dla wszystkich uczestników. Tak, kod jest też tutaj wyświetlony na górze. 114937. Super szkolenie. Dziękuję. Tak, będzie można obejrzeć webinar. I teraz widzimy, że ten czat, który się tutaj pojawia z prawej strony, jest dostępny dla wszystkich, więc jest to fajna funkcja, kiedy na przykład na naszym slajdzie na lekcji pojawia się pytanie, co myślisz o, albo podaj trzy słowa związane z Wielkanocą. Napisz odpowiedź na pytanie. I teraz uczniowie wpisują swoje odpowiedzi i wyświetlają się nam te komentarze tutaj. I dzięki temu mamy możliwość tego, aby uczniowie mogli zapoznać się nawzajem ze swoimi odpowiedziami, prawda? Więc jest to bardzo fajna funkcja. Mogą też ukryć te komentarze i wtedy tylko ja będę widziała, co piszą uczniowie, jeśli nie chcę, żeby uczniowie na przykład nawzajem swoje komentarze widzieli. Tak. Jeśli chcę zakończyć, nie można wysłać. Czemu nie można wysłać?
Tam jest taka strzałka niebieska, trzeba ją kliknąć. Animowany tekst w Canwie, ok. Jak zrobić? Ile czasu na szkolenie? 20:50. No jeszcze chwilę, 10 minut na pewno, zanim zakończę tą część merytoryczną. Ok, więc myślę, że wiemy, jak to działa. Taki komentarz, słuchajcie, można też wyświetlić wszystkim uczniom i on się wtedy tutaj pojawi na tablicy i wtedy uczniowie mogą też tutaj na ten komentarz w jakiś sposób zareagować, czy też dodać swoją jakąś odpowiedź. Co myślisz o tej propozycji? Co myślisz o tej propozycji? I w ten sposób można. Wysyłać. Tak, jest opóźnienie. Ja dostaję jakieś 30 sekund później to, co piszecie. Kiedy kończymy całą sesję, klikam po prostu koniec. Mogę znowu rozpocząć i w ten sposób działa Canva Live, natomiast jest ona dostępna w wersji płatnej. Linijka. Linijka w Canwie jest przydatna bardzo do tworzenia bardzo takich, powiedziałabym, przydatnych takich tabelek, czy też dodatkowych elementów, które chcemy sobie stworzyć równiutko. Linijka dostępna jest tutaj, kiedy klikamy na plik. Następnie pokaż linijki. I teraz widzimy, że tak, z lewej strony pojawiła mi się linijka pionowa. Mogę sobie ją tu ustawić w centymetrach, w odstępach na przykład centymetrowych albo dwucentymetrowych, bo mam ją też na górze. I na górze pojawiła mi się linijka, która też mi pozwoli zrobić linie równe. Jest to przydatne, kiedy na przykład chcemy rozmieścić małe elementy tutaj teraz na tym, w tym pliku i dodać je równo. Natomiast jeśli chodzi o linijkę, to ona jest widoczna tylko na etapie edycji, na etapie projektowania. Kiedy natomiast pobierzemy plik, to tych linii tutaj nie będzie. I na przykład teraz chcę dodać tutaj jakieś małe. Może dodamy emot ikony. Powiedzmy, że chcę dodać równo takie małe elementy, więc sobie tutaj teraz rozmieszczam te kratki. Ok, mniej więcej tak. Jak chcę bardzo precyzyjnie, to muszę powiększyć sobie teraz ten projekt i wyrównać. Wtedy jest większa czujność tego kursora. No i na przykład chcę, żeby te emotikony pojawiły się właśnie w liniach, tak? Czyli chcę po prostu zrobić tabelkę. Nie ma jako takiej tabelki w Canwie, żeby ją sobie wkleić tak fajnie jak w Wordzie na przykład. Trzeba ją tworzyć ręcznie. I teraz do tworzenia takiej tabelki ręcznie przydaje nam się właśnie ta linijka, bo mogą sobie równo poustawiać te wszystkie elementy. No i zrobimy jeszcze tutaj jedną. Ok, myślę, że wiadomo, o co chodzi. Poustawiałam te linie. Oczywiście robię tak z każdą kolejną linijką i tak sobie tworzę tabelkę. I teraz, kiedy pobiorę to, albo nawet może uda się to wyświetlić, to widzimy, że w momencie, kiedy wyświetlam, to te linijki nam tutaj znikają, więc
Są one dostępne tylko na tym, w tym momencie edycji. I kiedy teraz przejdę na kolejny slajd, to też mi się te linie pojawią, więc muszę z tej linijki teraz zrezygnować, jeśli chcę, żeby, jeśli nie chcę już z tego korzystać. OK, zostały nam dwie funkcje. Rotacja grafik i wideo w ramkach. Jeśli chodzi o projekty, które wstawiamy do różnego rodzaju ramek, bo czasami mamy takie projekty, może zrobimy sobie to tutaj już, OK. Jak na przykład korzystamy z ramek, tutaj mamy opcję ramki, które nam pozwalają ładniej umieścić grafikę albo wideo z zachowaniem jej rozdzielczości. Więc teraz wpisuję sobie w ramki albo wybieram na przykład taką funkcję właśnie tableta. I teraz widzimy, że ta ramka jest zrobiona pionowo. Czyli mam tutaj chmurkę na górze, więc to jest góra tej ilustracji, którą chcę tutaj wkleić. Natomiast jak będę chciała ten tablet zrobić poziomo, okay, no to widzimy, że ta chmurka się nie przekręca na poziomo, więc muszę trochę pokombinować. I teraz na przykład wklejam sobie zdjęcie. Wklejam zdjęcie. To zdjęcie jest w tej chwili poziome i jak wkleję je do tego pierwszego, to widzimy, że ono nam się tutaj ładnie zmieściło, to jest OK. Natomiast jak wkleję je teraz tu, bo chcę je mieć na poziomo, no to też mi się wklei pionowo, bo tak jest stworzona ta ramka. Więc żeby teraz z tym sobie poradzić, to najpierw wklejam zdjęcie. Obracam je o 90 stopni i dopiero umieszczam w moim tablecie. No i teraz widzimy, że mam zdjęcie pionowe. To jest przydatna funkcja, szczególnie do różnego rodzaju grafik na fanpage'e, czy właśnie umieszczania zdjęć w ramkach. W ten sposób można sobie z tą funkcją poradzić. Tak samo też wkleja się wideo. Czyli zamiast tego zdjęcia mogę wkleić też wideo do tego tableta. Widzimy. I ona nam się tutaj ładnie rusza. Żeby je wkleić tutaj poziomo, też trzeba wtedy zastosować ten element rotacji. I ostatnia funkcja to połączenie Canvy z dyskiem Google. Jeśli pracujemy z dyskiem Google i chcemy udostępniać szczególnie projekty uczniom, karty pracy, czy też zachować je wszystkie na swoim komputerze, to bardzo fajną opcją jest połączenie tych wszystkich projektów z dyskiem Google. Znajdziemy go tutaj w opcjach udostępnij, następnie wyświetl wszystko i mamy nasz dysk Google, który łączymy następnie z naszym kontem, klikam zapisz i teraz nie pobiera mi się to wszystko na komputer, tylko mam już to u siebie, widzimy tą naszą dzisiejszą prezentację na dysku Google, więc bardzo, bardzo wygodna opcja. OK, jeśli chodzi o wszystkie funkcje, które stworzyłam, to, które przygotowałam, to jest, było ich 15 i wszystkie sobie umówiliśmy. Zaraz będę odpowiadać na Wasze pytania dotyczące Canvy. Natomiast teraz przejdę do kursu online, ponieważ dzisiaj rozpoczynamy drugą edycję kursu online Make Your Own Printables. Jest to kurs online dla wszystkich nauczycieli, którzy chcą tworzyć materiały edukacyjne w Canwie, ale również i z wykorzystaniem innych generatorów, innych narzędzi i jednocześnie stworzyć swoje dodatkowe źródło dochodu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest to druga edycja zaktualizowana, w której dodaliśmy aż 3 moduły, które uczą tego właśnie, jak od podstaw nie tylko tworzyć materiały, ale również sprzedawać je
w internecie. I teraz pokrótce przedstawię, co zawiera całe szkolenie. Mamy 11 modułów, 65 lekcji, 79 lekcji wideo już w tej chwili, więc tutaj jest błąd. Cały kurs otrzymujemy na 365 dni na platformie, więc możemy oglądać, kiedy chcemy, wracać do wszystkich lekcji i uczyć się i tworzyć swoje materiały. Przechodząc do modułów, widzimy, że mamy tak naprawdę wszystko ułożone od podstaw, czyli same podstawy pracy z kanwą, karty obrazkowe i wyrazowe, karty pracy, gry edukacyjne, następnie materiały, które przydają się w szkole również dla nauczycieli, dla uczniów, pozostałe przydatne funkcje przy tworzeniu materiałów. Mamy cały moduł poświęcony Bitmoji, dlatego tak od razu zareagowałam, jak to Bitmoji stawiałam, że można jeszcze tyle rzeczy zrobić. W 8. module tworzymy prezentacje interaktywne. Następnie mamy prawa autorskie, przechowywanie materiałów, polepszanie ich, ulepszanie ich jakości i 3 dodatkowe moduły, które zostały dodane w tej drugiej edycji. Czyli cały moduł z 15 lekcjami o dodatkowych projektach, ponieważ Canva jest programem, który się cały czas rozwija i cały czas można tworzyć nowe rzeczy, więc mamy tutaj, ale to też nie jest tylko Canva, bo są też inne programy, inne narzędzia. Z tych narzędzi, które prezentuję w tym kursie, płatnym narzędziem jest tylko Canva przy subskrypcji Pro, bo można oczywiście tworzyć materiały w opcji bezpłatnej, natomiast kiedy sprzedajemy, to trzeba zadbać też o licencję, o prawa autorskie, więc wtedy raczej lepiej wykorzystywać opcję płatną. 11. moduł to tworzenie grafik do mediów społecznościowych w właśnie Canvie. I moduł 12. to cały poświęcony moduł, w którym pokazuję Ci, jak od początku, czyli nawet jeśli nie masz sklepu internetowego, sprzedawać swoje materiały w sieci, czyli jak stworzyć listę mailingową, landing page z zapisem na Twój newsletter, gdzie zbierać maile, w jaki sposób je przechowywać, co wysyłać Twoim klientom, jak tworzyć strony sprzedażowe z Twoim produktem, jak podpiąć płatności internetowe, o jakie dokumenty musisz zadbać, żeby robić to legalnie. Tak więc to są materiały, które zrobisz to są rzeczy, które zrobisz od tej strony technicznej, które pozwolą Ci właśnie z tym wszystkim ruszyć, tak? Bo tworzenie projektu, stworzenie materiału to jest jedno, natomiast dalej jest oczywiście masa innych rzeczy, ale nie jest to kurs tylko dla nauczycieli, którzy chcą sprzedawać, czy też tylko dla osób, które chcą sprzedawać materiały. Jest to oczywiście kurs dla osób, które chcą tworzyć materiały również na swoje lekcje, zostać autorem tych materiałów edukacyjnych i to wszystko w tych modułach jest opisane, jakie rzeczy możesz tam zrobić. Dołączając do kursu teraz przez najbliższe 7 dni, ponieważ teraz prowadzimy rejestrację do tego kursu i skończy się ona 21 marca, możesz otrzymać 3 dodatkowe bonusy, czyli 3-miesięczny dostęp do Klubu Nauczyciela Online z biblioteką 20 szkoleń merytorycznych o nauczaniu online. Bonus drugi to nagrania z wyzwania o Geniali po to, aby tworzyć materiały interaktywne. Jeśli nie brałaś udziału w Geniali, ono jest teraz płatne, więc otrzymujesz je do tego w ramach bonusu do tego kursu i tam pokazuję Ci na przykład, jak stworzyć super prezentacje interaktywne, które też zresztą ja na przykład w swoim sklepie sprzedaję i są to w tej chwili materiały, które kupują nauczyciele najchętniej. Bonus trzeci to sesja Q&A, ponieważ pojawił się ten moduł o sprzedaży, o zakładaniu technicznej strony różnych rzeczy dotyczących sprzedawania materiałów w sieci, to przygotowałam tutaj sesję, w której możemy
się spotkać 27 kwietnia i te wszystkie rzeczy, które pojawią się po drodze, te wątpliwości czy też dodatkowe pytania, będziemy mogli sobie tutaj załatwić. Podsumowując, mamy 12 modułów w kursie Make Your Own Printables i tutaj mamy wartość tego kursu standardową 297 zł, trzy dodatkowe bonusy, czyli dostęp do klubu nauczyciela online na 3 miesiące, dostęp do nagrań z wyzwania, sesję Q&A, łączna wartość bonusów 437 zł, razem 734 w tej chwili ten kurs przez najbliższe 6 dni jest dostępny z bonusami za 247 zł. Jeśli chcesz zarezerwować swoje miejsce na tym kursie, to strona kurs.klaudiarogalska.pl jest również przypięta w opisie do tego wideo. Tam możesz od razu przejść na stronę zapisów. Dostęp do kursu będzie 21 marca, czyli wtedy po zakończeniu, po tych 6 dniach, po zakończeniu tego czasu będziemy mogli wysłać dostępy wszystkim uczestnikom. Po tym czasie już w tej cenie nie będzie można dołączyć. Jeśli byłaś na przykład uczestnikiem pierwszej edycji, to miałaś pierwszą edycję też tańszą niż to, co jest teraz, więc każda kolejna również będzie wzrastała. Ok, powiedziałam wszystko. Jeśli są jakieś pytania odnośnie tego, to również można je umieścić w komentarzu. I ja już przechodzę do Waszych pytań. Tak, materiały komercyjne. Wydawało mi się, że znam Canva, a tu tyle nowości. Jest jeszcze więcej. Tak nieskromnie powiem, że jest jeszcze więcej tych rzeczy, które można zrobić w Canvie. Grafiki na karuzelę na Instagrama. Tak, tylko zacznę może od tych pytań wcześniej. Tutaj widzę, że jeśli chodzi o wklejanie Bitmoji bez tła, to tutaj jest narzędzie Remove Background, dokładnie można wyciąć tło. Dobra, karuzele na Instagram. Jeśli chodzi o karuzelę na Instagram, to otwieramy sobie w Canwie, w edytorze wpis na Instagram, czy też wpis na Facebooka. I ja pokażę, w jaki sposób ja robię karuzelę na Instagram. Nic innego, jak tworzymy po prostu każdy post osobno. Czyli jak chcemy, żeby karuzela, czyli taki przewijany slajd. W którym, jak zobaczycie też na moim Instagramie, można umieścić jakąś treść, jakąś wartość. I teraz dodaję sobie na przykład 5 takich stron, które chcę, żeby znalazły się w mojej karuzeli, ale zanim to zrobię, dodam sobie najpierw tło. Idziemy do zdjęć i na przykład wybieram sobie opcję biurko. Tutaj mam piękne takie grafiki, które mogę wykorzystać. Wklejam sobie na przykład taką grafikę, który będzie takim moim tematem przewodnim. No i jeśli chcę, żeby było takie mocne, to tak zostawiam albo korzystam z transparentności i trochę sobie tutaj to zmieniam. Następnie robię tego tyle slajdów, ile chcę tutaj umieścić w tej mojej karuzeli. Później dodaję pasek na tekst. Tutaj będą kształty, prostokąt. Zmieniam sobie te kształty. OK.
Mogą zmienić też na swój kolor. I na przykład dodaję tekst, który ma gdzieś zwrócić tutaj uwagę odbiorcy na to, co znajduje się w tej karuzeli, jak wyciąć tło ze zdjęcia. Jak wyciąć tło ze zdjęcia. Mogę powiększyć sobie teraz ten tekst, dodać jakieś efekty. Może czarny będzie lepszy jednak. OK. No i dodaję dodatkowe elementy, tak? Czyli to, co chcę tutaj umieścić. Jeśli chcę na przykład to umieścić na innych slajdach, to sobie to grupuję, teraz daję kopiuj i na przykład tutaj wpisuję krok pierwszy. Co ja jeszcze tutaj dodaję? Dodaję jakiś zrzut ekranu zwykle, albo właśnie to czego dotyczy dana wskazówka, tak? Czyli powiedzmy, że dodaję jakieś tutaj zdjęcie. Może to nie do końca będzie OK. Które będzie dotyczyło tego tutorialu. I korzystam jeszcze z dodatkowych elementów, jak na przykład ze strzałki. Okay. I ją gdzieś tutaj umieszczam, żeby zwrócić uwagę odbiorcy. Teraz tutaj opisuję krok pierwszy, dodaję oczywiście tekst, który, czy też dodatkowe zdjęcie. Na ostatnim slajdzie zwykle zamieszczam informację o stronie internetowej i zresztą zaraz gdzieś tutaj zobaczymy, gdzie ja mam tutaj te karuzele, jak to wygląda w Już pokazuję. O, tutaj jest gotowa. Tak, czyli tło, pasek i tutaj mamy stronę Remove Background. Krótki tekst, opis, co trzeba zrobić po kolei i tyle. I na koniec informacje o stronie internetowej, zdjęcie. Więc w praktyce wygląda to tak, że mamy tutaj 6 grafik. No i pobieram je jako oczywiście paczkę zdjęć i następnie tworzę post na Instagramie. To się wtedy tak fajnie przewija i można łatwo też, łatwiej, bo łatwo to nie, ale łatwiej też zatrzymać uwagę odbiorcy na tym, żeby przyjął tą treść, no bo wiemy, że teraz nie wszyscy czytają posty. Jeśli nie dochodzą, tutaj jeszcze powiem tylko pani Kasi, czy to jest OK, czy jeszcze coś dopowiedzieć do tej karuzeli? Jeśli ktoś nie otrzymuje maila z powiadomieniem o webinarach, to trzeba zapisać się na stronę internetową. Już udostępniam. Na stronę webinar.klaudiarogalska.pl i tam trzeba sprawdzić, czy jesteśmy na tej liście, ponieważ ja zmieniałam listę i czyściłam ją. A więc wiem, że niektóre maile po prostu nie dochodzą. Strona webinar.klaudiarogalska.pl
i sprawdzić, czy jesteśmy na tej liście. I wtedy powinny dochodzić. Natomiast jeśli mimo zapisanego adresu nie dochodzą maile, to trzeba się do mnie odezwać. Najlepiej wtedy też dodać mój adres do zaufanych odbiorców, albo też raz odpisać, wystarczy OK, albo dziękuję za wiadomość, odpisać na mojego maila i wtedy większa szansa będzie, że te maile będą trafiać, bo niestety z tymi mailingami jest bardzo, bardzo różnie. Wyświetlę jeszcze tutaj ten link do kursu, bo wiem, że tam pytaliście o to przed webinarem. Tak, ten kurs jest dla osób od zera, od podstaw, tak? Bo mamy oczywiście moduły, które są zaawansowane, natomiast są też moduły od podstaw, czyli od momentu założenia konta w Canvie. Oczywiście będzie trochę więcej pracy, no bo wtedy trzeba będzie jeszcze poza wymyśleniem materiału i stworzeniem go, trzeba będzie zapoznać się z programem, ale jest też dużo dodatkowych generatorów, które nam pozwolą stworzyć fajne projekty i fajne materiały i można można przez to przejść krok po kroku. Jeśli pokazuję, że mail istnieje, bo u mnie na webinary zapisujemy się raz. Więc jeśli zapisujesz się na mój webinar raz, tak, na stronie webinar.claudiarugalska.pl, to każdego tygodnia powinnaś dostawać maila z certyfikatem, z nagraniem, z linkiem we wtorek. Jeśli nie ma tego maila w skrzynce, w spamie, w ofertach, w innych folderach, to trzeba do mnie wtedy napisać i nie trzeba się zapisywać na każdy webinar oddzielnie. Kurs jest przewidziany na około 15 godzin. Natomiast, znaczy nagrany jest na 15 godzin. Natomiast wiem, że uczestnicy pierwszej edycji do dzisiaj na przykład z niego korzystają, mimo tego, że prawie rok temu zakupili pierwszą edycję i tworzyli już swoje materiały i sprzedawali, ale dzisiaj i tak do tego wracają, bo czasami warto właśnie przypomnieć sobie, że są jeszcze jakieś dodatkowe funkcje, bo oczywiście nie wszystko możemy od razu zrobić i od razu się nauczyć i wiadomo, że na początku te materiały wychodzą różnie, natomiast im więcej tworzymy, im więcej robimy, tym lepsze przynosi to po prostu efekty. Ktoś mnie pytał wcześniej, kiedy robiliśmy tą Canva Live, o jeszcze pokazanie jakiejś rzeczy tutaj w Canvie, ale nie pamiętam, o co to chodziło. Jeśli jest ta osoba, to proszę się przypomnieć. W kursie są praktyczne, bo tutaj jest pytanie. W kursie są wskazówki, jak sprzedawać od strony technicznej. Natomiast ja nie jestem znawcą marketingu, nie uczę marketingu, więc nie powiem Ci na pewno, nie powiem na pewno, w jaki sposób prowadzić kampanie sprzedażowe, jak pozyskać klientów i tak dalej, bo po prostu nie jestem osobą, która w tej dziedzinie szkoli. I nie daję sobie też takiego prawa, żeby komuś radzić, w jaki sposób to robić. Natomiast bardzo dobrze wychodzi mi tworzenie kwestii technicznych, co zresztą jest związane z technologiami, czyli zrobieniem tego od strony technicznej, w jaki sposób stworzyć stronę produktu, co ma się znaleźć na tej stronie produktu, jak podpiąć płatności, jak ustawić mailing, jak przygotować klienta na zakup, czyli
ścieżka cała, tak, którą on ma przejść, gdzie ma kliknąć i tak dalej, jak mu później wysłać ten produkt, jak to zrobić automatycznie, jak wystawić fakturę i tak dalej. Więc cała ta kwestia techniczna, której nie widać w internecie, a którą trzeba robić, kiedy sprzedaje się online, jak najbardziej tak, natomiast treści marketingowe i tak dalej nie. E-booka robimy też w kursie. Krobez wideo. Nagrania w Canwie bez wideo. Jeśli chodzi o nagrania w Canwie bez wideo, to tego nie robiłam nigdy. Zaraz zobaczymy. No nie to. Jeszcze raz, już udostępniam prezentację. Tak, będzie można obejrzeć webinar, będzie zapisany tutaj w grupie i będzie link na mailu. Żeby nagrać bez wideo. Nie, to jest prezentowanie. Jeszcze wrócimy. Ok, przejdź do studia nagrań. To to trzeba by było tylko to się nie da. Nie da się wyłączyć kamery, przynajmniej nie widzę tutaj takiej opcji. Można wybrać inny, po prostu inne źródło kamery. Na przykład tutaj mam awatara Lumi, który nie jest włączony. I teraz jak zacznę nagrywać, to nie będzie mojej twarzy, będzie głos. A tutaj będzie takie kółeczko, tak? Albo zasłonić po prostu kamerę, jeśli nie chcemy już być widoczni. Natomiast z tego, co widzę, nie ma tutaj możliwości wyłączenia kamery. Tu na przykład mam podpiętą snap kamerę, więc będzie na żółto takie słoneczko. Nie ma, nie widzę, żeby była możliwość wyłączenia kamery wideo w tym wypadku. Wystarczy dodać dźwięk. Tak, ale wtedy nie będzie możliwości zapisania tego wideo jako MP4. Ok, czy mamy jeszcze jakieś pytania odnośnie Canwy albo kursu? A, ok. Zdzienialiś pomyliło, dobra. Tak. Geniali też jest super. Jeśli chodzi o Geniali i Canva, to są takie dwa programy dla twórców, dla osób, które lubią robić własne rzeczy. To są takie dwa naprawdę dwie takie perełki, które bardzo, bardzo pomogą. Zresztą prowadziłam oba wyzwania i widziałam też zaangażowanie i przy wyzwaniu z Geniali i z Canwy, jak bardzo się to nauczycielom właśnie podoba, sprawdza. Gdzie szukać Canwy Live? Nie wiem, czy w Canwie dla edukacji jest tak samo, ale zakładam, że tak.
Więc jeśli chodzi o kanwę live, to przy prezentacji, czyli jak teraz kliknę prezentuj, następnie wybiorę standardowy. Mogę wybrać też automatyczne odtworzenie widoku prezentera i tak dalej, natomiast ten standardowy jest taki najprzyjemniejszy. I teraz Canva Live jest tutaj na dole. Zbieraj pytania w Canva Live. Tutaj na dole w tym pasku, dopiero kiedy przejdziemy do opcji prezentacji. I tu na dole jest Canva Live i można ją tutaj włączyć. Rozpocznij nową sesję. Ok, więc tak. Ok, patrzę, czy są jeszcze jakieś pytania. Chyba nie ma nic więcej. Tu jeszcze wcześniej sobie znajdę. Aha, tu był głos bez kamery, dobra. Dobra. Dziękuję bardzo, Pani Ewo. Canva Life jest płatna. Tak, Canva Life jest, to znaczy jest w opcji premium, tak? Bo jak jesteśmy w tej opcji premium, ja płacę około, nie wiem, 50 zł chyba miesięcznie, coś koło tego, nie pamiętam dokładnie ile to jest, ale nie więcej. I tam mamy te wszystkie opcje płatne, czyli nie trzeba dodatkowo płacić za tą wersję. Jest ona w wersji premium, tej wersji, w tej najniższym abonamencie. Zapraszam Pani Iwono bardzo serdecznie do kursu. Ok, nie mamy więcej pytań. Jeśli coś się pojawi, mamy 21:30, więc też kończymy. Jeśli jeszcze się po ponownym obejrzeniu szkolenia albo po pracy z Canvą pojawią jakieś pytania dotyczące właśnie tutaj korzystania z tego programu, to oczywiście chętnie na nie odpowiem, można je tutaj zostawić w komentarzu. Zapraszam już dzisiaj na środę, ponieważ w środę będę prowadziła dodatkowy Facebook Live, krótki, bo krótki będzie on rano, natomiast będzie można go sobie też odtworzyć wieczorem, którym pokażę takie fajne dodatkowe rzeczy w Canwie. Jeszcze nie zdecydowałam do końca, co to będzie. Mam kilka pomysłów, ale na pewno coś fajnego, dodatkowego tam pokażę, jak coś przygotować w tej kanwie, więc będzie w środę Facebook Live i na grupie, i na moim fanpage'u na Facebooku. Tak więc tam zapraszam. No a później to przez cały tydzień w ogóle będą różne rzeczy związane z tworzeniem materiałów, więc jeśli jest to temat, który Cię interesuje, to jest też tydzień, w którym można zdobyć u mnie na fanpage'u, na Instagramie, na Facebooku i w mailach dodatkową wiedzę i wskazówki na ten temat. Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejsze szkolenie, za Wasze zaangażowanie tutaj w to szkolenie i mam nadzieję, co do zobaczenia na kursie i na kolejnym webinarze za tydzień w poniedziałek o 20:00. Pozdrawiam, do widzenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Live będzie do końca tygodnia dostępny na grupie.
Okej, dziękuję, do widzenia.